Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie. Tym razem może nie w regularnym odcinku z gry Battle Brothers, tylko raczej czegoś w rodzaju, można powiedzieć, takiej prezentacji, która będzie poświęcona. No właśnie, czemu będzie poświęcona? Ostatnio sporo chodziłem po różnego rodzaju wiki, forach i tak dalej, czytałem różnego rodzaju wiele informacji na temat buildów, klas postaci, różnego rodzaju statystyk i parę rzeczy mnie, szczerze mówiąc, zaciekawiło. Można powiedzieć, parę też niespójności. Starałem sobie to wszystko jakby ułożyć, nie wiem, może z tego wyjść nawet rodzaj poradnika, aczkolwiek nie czuję się jakby jakoś tak super kompetentny na robienie poradników z Battle Brothersa, więc generalnie rzecz biorąc, chciałem właśnie troszkę omówić, skupić się właśnie teraz na takich statystykach, buildach, różnego rodzaju klasach. Na samym końcu jeszcze taki przegląd postaci widzów, które w tym momencie są przydzielone. No i cóż, szczerze mówiąc, liczę też na wasze uwagi, szczególnie osób, które są dużo bardziej doświadczone w tej grze ode mnie. Ale więc przejdźmy może jakby do samego sedna tego, co mnie tutaj zastanowiło. Przede wszystkim starałem się podsumować sobie pewne takie informacje związane ze statystykami postaci, ale takimi docelowymi, to znaczy jeżeli celujemy powiedzmy w ten 10 czy 11 poziom już postaci. Jest wiele poradników, jest wiele różnych, można powiedzieć, buildów, czy jak ja to nazywam, klas postaci. Natomiast w różnych poradnikach, czy na różnych stronach wiki, w zależności od tego, jak kto, powiedzmy, jakie kto ma tam doświadczenia z tym, daje albo własne klasy postaci, albo własne, można powiedzieć, statystyki maksymalne. Podaje się też bardzo często, to zresztą sami podsyłaliście mi, statystyki takie minimalne, początkowe, ilość gwiazdek postaci dla tych statystyk i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja sobie to upuściłem, zrobiłem sobie taką tabelkę, którą teraz tutaj widzicie. Troszeczkę jest ona taką kompilacją różnego rodzaju, można powiedzieć, informacji z różnych forów i internetowych poświęconych Battle Brothersom. I jeszcze nie jest to taka docelowa tabelka. To znaczy też tutaj jeszcze cały czas się zastanawiam nad pewnymi, można powiedzieć, czy pewne maksymalne statystyki dla danych klas postaci są sensowne tutaj. No ale będę sobie to modyfikował pewnie z czasem, ewentualnie jak macie jakieś uwagi, no to też bardzo chętnie tutaj bym ich posłuchał w komentarzach. Generalnie rzecz biorąc, może tak, żeby też nie przedłużać, nie rozgadywać się, bo z założenia ma to być taki króciutki, można powiedzieć, odcinek poświęcony właśnie omówieniu pewnych rzeczom. Wybrałem sobie pewien zbiór, można powiedzieć, takich buildów, klas. Za chwilę może troszkę więcej jakby powiem na ten temat, dlaczego taki, a nie inny. No i tu typowe statystyki, które są dla danych postaci. Natomiast dla tych buildów, dla tych klas, żeby było mi łatwiej w trakcie nawet, powiedzmy, grania i później przydzielania różnych punktów tych statystykom przy awansach, postarałem się też podsumować sobie, które z tych statystyk powinny być zawsze, można powiedzieć, wybierane. Czyli to są tak zwane, ja nazwałem je primary. Wybaczcie, że tu tam mieszam trochę polski z angielskim, ale szczerze mówiąc już nie miałem siły, że tak powiem, się tutaj jakby to wszystko ujednolicić. Więc po prostu taki galimatias troszkę tutaj tych nazw wyszedł. Natomiast podstawowe statystyki przy awansie zawsze wybierać tą cechę na maksa. Natomiast te drugopoziomowe, te na niebiesko, to są takie statystyki, które można, że tak powiem, powiedzieć, można wybierać, nie można, no w zależności od potrzeb. No i są jeszcze te pozostałe, które też no czasami się definiuje jakieś minimalne. Tutaj jest jedna taka uwaga, bo jak zrobiłem sobie tą tabelkę i jeszcze jakby znalazłem taką informację na forach, na wiki, gdzie w zależności od ilości czy liczby gwiazdek, ile daną statystykę można wylosować punktów, żeby awansować. I to bardzo ciekawą rzecz mi pozwoliło zauważyć, która znalazła odzwierciedlenie głównie w tej kolumnie tutaj Melee Defense, czyli obrona przed atakami wręcz. Jak możecie zauważyć, one są dość niskie tutaj.
Dlaczego są dość niskie? Dlatego, że w większości przypadków na przykład podaje się gdzieś na różnych forach, że na przykład statystyka powinna być dla tanków melee defense powyżej 70. Ja sobie tak popatrzyłem i stwierdziłem, że to jest po prostu niemożliwe. Chyba, że ja po prostu nie rozumiem jakby oczywiście też mechaniki gry. Dlaczego to może być niemożliwe? Przejdźmy może do awansów punktów. Tutaj też posługuję się z różnych forów pewnymi tabelkami. No, ta tabelka jest moja i tutaj jest generalnie rzecz biorąc, jeżeli mamy postać, która nie ma gwiazdek dla danej cechy, powiedzmy, to przy losowaniu zazwyczaj punktów mamy takie, powiedzmy, minimalne, maksymalne, czyli losowane jest między 2 a 4 punkty, czyli można wylosować 2, 3, 4 i o tyle na przykład zwiększyć przy danym awansie daną cechę. Jeżeli jest jedna gwiazdka, to minimalny ten zwiększa się o 1, czyli jest 3 do 4. Jeżeli są dwie gwiazdki, to zwiększa się chyba też maksymalna, czyli jest za każdym razem, no można powiedzieć, od 4 do 4, czyli wylosujemy 4. Jeżeli są trzy gwiazdki, no to jest od 4 do 5. Dlaczego tu są 20, 30, 40 i tak dalej? Dlatego, że do maksymalnego poziomu, czyli 11, od 1 do 11 jest 10 poziomów, no to łatwo sobie policzyć, że 10 razy 2 daje 20, więc to podaje nam taką informację, ile możemy tak naprawdę maksymalnie i minimalnie za każdym razem inwestując te punkty w daną cechę uzyskać dla danej postaci. No i tu jest właśnie ciekawostka, jeżeli sobie zobaczymy na melee defense trzy gwiazdki, czyli bardzo dobra postać, to widać, że maksymalnie możemy tak naprawdę 40 punktów dla tej cechy uzyskać. Mało tego, jeżeli sobie ktoś zrobił takie podsumowanie na tej stronie dla różnych postaci, czy tych, no to nie są klasy, z różnych rodzajów postaci, które możemy rekrutować, jakie są maksymalne do osiągnięcia, można wylosowania, cechy początkowe tej postaci. I dla melee defense zazwyczaj jest 2-3, maksymalnie jest 17, no to jak dla Swordsmastera. No to jeżeli mamy 17 plus 40, to jest 57, więc nie ma szans uzyskać więcej niż 57 punktów. Chyba, że te statystyki w tych wszystkich poradnikach są podawane z tarczą, bo tarcze na przykład dają 15, 10, 5 czy tam 20, no chyba te największe tarcze. Dlatego też postanowiłem sobie, ponieważ jakby porównuje się to bez tarczy, postanowiłem po prostu wszystkie cechy zmniejszyć o 15 punktów, czyli melee defense tutaj te maksymalne, zakładając, no oczywiście nie wszystkie postacie noszą też tarcze. Więc to też może być, no właśnie, no to jest trochę jeszcze, nad tym będę jeszcze trochę pracował i się nad tym zastanawiał, jak to optymalnie tutaj dobrać. No ale do takich wniosków, analizując te wszystkie statystyki tutaj, można powiedzieć, doszedłem. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o statystyki. Oczywiście są jeszcze perki niektóre, które jakieś cechy właśnie perki, które mogą zwiększać też niektóre statystyki, ale myślę, że to akurat to jest no, w zależności od tego nie wliczałem, powiedzmy, w te tabelki. No dobra. Chyba, że jeszcze coś jest, co zwiększa te statystyki, czego nie jestem świadom. Ale wydaje mi się, że nie. No dobra. Teraz może kilka słów, dlaczego taki zbiór buildów czy klas postaci sobie wymyśliłem. To jest trochę moja preferencja, taka pozbierana właśnie z różnych poradników. No i tutaj jest dużo tekstu, więc i zresztą po angielsku troszkę kopiowanego z różnych właśnie poradników. Dlaczego? No, podstawowym w tym momencie taką klasą jest piechur, którego rolą jest takie no, pilnowanie flank. Ojej, mam podłożony jakiś dźwięk z jakiegoś filmu, więc może... O, może wróćmy do tej muzyki, żeby nie było jakichś tam w tle, powiedzmy, walk. Żeby nam to nie przeszkadzało. No właśnie, czyli generalna rola takich, powiedzmy, piechurów, którzy się nadają w zasadzie do wszystkiego. Mogą te włócznie wystawiać, mają rotacje, bandaże i tak dalej, są wyposażeni w ciężkie, średnie zbroje. Tu w zasadzie można było napisać też średnie zbroje. No jakieś, powiedzmy, bandaże, jakieś sieci, różne rodzaje broni.
Tu też sobie postarowałem tak wypisać, bo na przykład flails są dobre do, no właśnie wymagają dość dużego, gdzieś znalazłem cechy, jeżeli chodzi o melee, atak, zdaje się, no i tak dalej, i tak dalej. Może nie będę tego wszystkiego omawiał, tylko mniej więcej powiem, dlaczego zrobiłem też taką klasę jak piechur, o, to nazwałem second line, czyli druga linia. Chodzi o to, że bardzo często losujemy postacie, które są dość słabe, mają statystyki. No, można ich albo traktować jako mięso armatnie, czego nie lubię, albo zwalniać, czego też nie lubię, bo w sumie to też troszkę po statystykach, po morale postaci tam troszkę bije. Więc postanowiłem wykorzystać takie słabsze postacie. One bardzo dobrze nadają się moim zdaniem na drugą linię i wyposażone w bronie typu pole arm, które mają pola, dwa pola zasięgu na przykład. Czyli to są takie jednostki wsparcia z drugiej linii, które mogą również też przejść na pierwszą linię, posługiwać się sztyletami, włóczniami itd., itd. Natomiast ich celem może być na przykład, nie wiem, mieszanie w szeregach wroga, bo te dwuzasięgowe bronie bardzo często mogą, nie wiem, przyciągać, odpychać postacie i tak dalej. Więc tak sobie pomyślałem, że można właśnie zrobić. To jest trochę tak jakby hybryda, tylko że hybryda, generalnie rzecz biorąc, ta postać bardzo często jest tak, że nie mają zbyt dobrych statystyk, czy w ogóle mają bardzo słabe statystyki, jeżeli chodzi o bronie zasięgowe, czyli łuki i kusze. A hybryda jest raczej połączeniem dobrego piechura z trochę słabszym łucznikiem, więc czyli ma dobre statystyki, może nie tak dobre jak łucznik, ale wystarczające, że na przykład może trzymać kuszę na przykład i zmieniać tą kuszę na broń i tak dalej, i tak dalej. I również hybryda może sobie z drugiej linii, powiedzmy, no może nawet tutaj nawet napisałem, że też dwuzasięgowa broń, ale w sumie można by też standardowo, jak standardowego piechura, hybrydę traktować. Tank, no to oczywiście tank, czyli goście, którzy mają jakby przejąć uderzenie wroga i trzymać linię. Dwuręczni, czyli to są tacy bardzo wyposażeni w dwuręczne bronie, które mogą zadawać obrażenia kilku wrogom jednocześnie. Następnie dwa rodzaje duelistów. Tu spotkałem się właśnie z ciekawym rozróżnieniem na jednym z chyba na Wiki Battle Brothers, że można zrobić duelista lekko zbrojnego i ciężko zbrojnego. Lekko zbrojny jest raczej wyposażony w lekką zbroję, nawet nie może być wyposażony w ciężkie zbroje, bo ma odpowiednie perki do tego. Oczywiście obydwie klasy duelistów są wyposażone w jednoręczną broń, bo to się współgra jakby z tym perkiem duelist. Aczkolwiek chwilami można też ich wyposażać w jakąś tarczę. Jeżeli będą mieć odpowiednie perki, to mogą sobie bardzo szybko to zmieniać. Więc pomyślałem, że można takiego lekkiego duelistę wypozycjonować na takiego, żeby był wyposażony właśnie w jakieś bronie typu cleaver, tasaki różnego rodzaju, które powodują krwawienia i różne rodzaje takie no, różne zranienia dla wrogów. Natomiast tego ciężkiego, ciężko zbrojnego albo wyposażyć w jakieś młoty, albo maczugi do ogłuszania, albo no nie wiem, do rozwalania głów i tak dalej. Więc tak się zastanawiam, czy właśnie nie zrobić takich dwóch klas. Zresztą mamy teraz dwie postacie, które by do tego właśnie pasowały. Może nie do końca, ale możemy sprawdzić. No dobra, łucznik no to łucznik generalnie rzecz biorąc, no i sierżant no to sierżant generalnie rzecz biorąc. Kolejny, można powiedzieć, slajd z bardzo dużą ilością tekstu. To jest też coś, co postarałem się pozbierać z różnych poradników, aczkolwiek jeszcze nie jestem do końca zadowolony z tej listy, ponieważ no i tutaj też liczyłbym szczególnie na wasze opinie, szczególnie właśnie osób, które dobrze znają Battle Brothersa, jeżeli chodzi o ten przydział perków dla poszczególnych klas, bo to jest dość istotne, bo można dzięki temu no właśnie zbudować sobie daną postać, bardzo fajnie ukierunkować na różne zadania nawet, można tak powiedzieć. Przy czym też sobie tak popatrzyłem, po różnych się zainspirowałem, żeby podzielić te perki na bazowe i dodatkowe. Bazowe to są takie, które powinniśmy mieć zawsze, no chyba że w szczególnych przypadkach można ich nie wybrać, a dodatkowe to w zależności od potrzeb. Pomijać perki, które są nieprzydatne dla danej klasy zupełnie.
To też właśnie sobie taką listę staram zrobić po to, żeby mi było prościej w trakcie nagrywania i przydzielania tych awansów, no po prostu jednym rzutem oka, nie zastanawiać się dłużej, tylko po prostu przydzielać te perki. Dlatego, że czasami zauważyliście, że nieoptymalnie na przykład przydzielam te perki postaciom, no i właśnie to dlatego, że gdzieś szukam po tych kartkach wydrukowanych i no, nie zawsze znajduję to, co potrzebuję. Więc taka z mojej strony właśnie próba podsumowania tego. Tego może nie będę omawiał, to jeżeli chcecie, możecie sobie zatrzymać film i sobie to przeanalizować. Tu jeszcze taka uwaga, że generalnie rzecz biorąc możemy wybrać w sumie do 11 poziomu tylko 10 perków, więc też nie wszystkie z tych list jesteśmy w stanie wybrać. Trzeba też jakby pilnować tego, żeby nie przekroczyć tych 10. Znaczy no, rozsądnie tym gospodarować. No dobra, to myślę chyba tyle, jeżeli chodzi o te moje takie komentarze związane ze statystykami, klasami postaci, ich cechami, perkami i tak dalej. Teraz może przejdźmy do waszych postaci. No i tutaj generalnie rzecz biorąc, zrobiłem sobie takie, można powiedzieć, karty postaci dla każdej z tych postaci. I też chciałbym jakby to przy okazji, myślę, że będzie tłumaczyć też to, co miałem tutaj na samym początku, że pominąłem statystyki początkowe dla postaci i gwiazdki. Dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, że mając wiedzę, ile możemy minimum i maksimum, mając wiedzę, ile dana postać ma gwiazdek, możemy bardzo łatwo sobie zorientować, jakie możemy minimalne i maksymalne statystyki, po prostu inwestując w daną cechę, uzyskać. No i to jest właśnie to, co tutaj się znajduje. I to przy okazji pokazuje nam, czy do danej klasy dana postać się będzie nadawać, czy nie będzie nadawać, gdzie jej będzie czegoś brakować. Czyli generalnie rzecz biorąc mamy tak. To na niebiesko tutaj to są początkowe statystyki danej postaci. Czyli pierwszy poziom, rozebrana postać bez żadnych tarcz, pancerzy i wszystkiego. Pozostałe dwie wynikają z tego, czy postać miała gwiazdki, czy nie miała gwiazdek. W każdym razie, jeżeli byśmy inwestowali cały czas w tą cechę, jak na przykład no, HP, punkty życia, no to losując za każdym razem minimalną liczbę punktów, osiągniemy maksymalnie, powiedzmy, dla tej postaci 80, a jakby się nam udało za każdym razem maksymalnie, to osiągniemy 100. No, w rzeczywistości to tak naprawdę pewnie jesteśmy w stanie osiągnąć gdzieś tak, no nie wiem, 90, bo no, to jest tak, że losujemy tam 3 czy 2, można powiedzieć, jeżeli losujemy 2, 3, 4, powiedzmy, jeżeli chodzi o... O rany, może przełączę to dalej, bo tu jest jakaś walka i się tam coś dzieje. Dobra, teraz powinno być troszkę lepiej. No właśnie. Żeby tak nie zamotać, tylko jeszcze to wyjaśnić troszkę lepiej. Więc generalnie rzecz biorąc, no, nawet jak się popatrzy tam z rachunku prawdopodobieństwa, no, nie jesteśmy w stanie... Znaczy prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy same maksymalne i prawdopodobieństwo, że wylosujemy same minimalne jest dokładnie takie same. Czy powinno być dokładnie takie samo. Więc szczerze mówiąc, no, trudno powiedzieć tak naprawdę, czy się coś uda wylosować lepiej, czy nie, ale warto wiedzieć, no, jakie możemy mieć maksymalny, minimalny potencjał dla danej klasy. No a to, co sobie tu na brązowo zaznaczyłem, to są te docelowe właśnie statystyki tutaj, które tutaj zapisałem. No i teraz możemy zauważyć, no i tu jeszcze sobie pozaznaczałem, że te kolorem takim różowym czy cyjanowym, magenta to jest chyba, to są te, które powinniśmy, to są najważniejsze dla danej klasy, czyli podstawowe statystyki, a te drugie to są drugoplanowe statystyki, które powinniśmy dla, w tym przypadku, łucznika inwestować. Więc tak naprawdę, no jeżeli chodzi o Vernona, no mamy spokojnie tutaj, jeżeli chodzi o HP, Fatigue, Resolve, Inicjatywę. No w zasadzie fatigue powinniśmy troszeczkę inwestować, no bo mamy na początku tyle,
tutaj troszeczkę doinwestować, tutaj troszeczkę doinwestować, tu już w zasadzie nie musimy, bo mamy inicjatywę spokojnie, ta cecha jest nieistotna, ta cecha jest nieistotna. Problem jest właśnie z tą cechą, bo teoretycznie on powinien mieć 110 maksymalnie na 11 poziomie, ale widać już, że ponieważ chyba nie miał gwiazdek, tu są jego początkowe statystyki, Ranch Skill miał 2 gwiazdki w sumie, mimo tego, że miał 2 gwiazdki, ale z niskich statystyk początkowych wynika, że on i tak nie jest w stanie osiągnąć maksymalnego poziomu. Czy mi się to dobrze policzyło? Jedna gwiazdka, 2 gwiazdki, momencik, niech ja sobie zobaczę, bo jeszcze mogą być błędy w tych moich tutaj. Jeżeli mamy 2 gwiazdki, to mamy między 40 a 40, range 40-40, dobrze, no, czyli 4-4. Więc no, można powiedzieć, że w zasadzie powinniśmy mu przydzielić w sumie kuszę, a nie łuk, bo nie będzie takim jakimś idealnym w tym momencie tym łucznikiem. Z tego wynika. Mimo że no, miał 2 gwiazdki, 49. No, o ile dobrze sobie to teraz interpretuję, no ale myślę, że to mówi coś o tym potencjale danej klasy. Tu jeszcze możecie zauważyć coś takiego, to jest jakby obniżenie fatigue spowodowane zbroją. Taką standardową, chyba lekką zbroją, to jest minus 6 fatigue, sobie tak mniej więcej przyjąłem. No i cóż, no i to chyba by było tyle. No i tu są jakby kluczowe perki, które powinniśmy wybierać, które sobie zaznaczyłem dla tej postaci, bo też z tej listy wybrałem pewne. No i dodatkowe perki, które powinienem wybrać, to chyba oznaczyłem te, które już wybrałem. Więc widać, że w zasadzie powinienem najpierw tu inwestować niż tutaj, w te dodatkowe. Jest ich w sumie 10, więc to są wszystkie, które się zmieszczą do 11 poziomu. To jest przepisane z informacji na temat klasy postaci, a to są moje dodatkowe jakby tutaj pewne, można powiedzieć, no, informacje związane z postacią. Także mamy Vernona. Następny jest Charlie the Shackle. No i on w sumie piechur, właśnie on miał takie statystyki, że chyba go przydzieliłem na drugą linię, dlatego że on miał tutaj początkowe statystyki do obrony na minusie nawet, bo on jest chyba mały, tak? Nie, huge. O, dlatego że jest duży, więc łatwiej go trafić. Więc jak sobie sprawdzałem, to zresztą to, co tutaj widzicie, to ja oczywiście też jestem, można powiedzieć, czasami wariat, to znaczy zamiast sobie coś zrobić ręcznie, to ponieważ lubię programować, w sumie napisałem aplikację, która mi robi takie wykresy, gdzie mogę sobie zmieniać klasy i powiedzmy od razu mam informacje, przydzielać perki i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie może niepotrzebnie, no ale w sumie czasami, to taka dygresja, czasami programowanie mnie bawi równie bardzo jak granie w gry, więc jak mam czas, no to też się oddaję temu mojemu drugiemu hobby. Więc no właśnie, więc Charlie druga linia, piechur, czyli będzie jakby takim wspomaganiem. No i tutaj widać, że wszystkie w zasadzie statystyki, no może nie wszystkie, no powinniśmy troszkę w to inwestować, w fatigue w zasadzie już nie musimy, nawet z ciężką zbroją, tu powinniśmy doinwestować, no i w zasadzie to powinniśmy doinwestować też, bo tutaj w zasadzie no, to są dwie cechy, które, czy ta głównie, melee defense, które powinniśmy inwestować. Dobra. Następny jest Elmo, nasz sierżant. No i tutaj przydzieliłem oczywiście postać Birka jako Elmo, jako sierżanta do widza, ale później dopiero właśnie po tych analizach zdałem sobie sprawę, że on nie ma za rewelacyjnego resolve. No ale dobra, na razie będzie naszym sierżantem, ewentualnie zrobimy jakiegoś drugiego sierżanta, który będzie zapasowy albo będzie dwóch na wszelki wypadek. No właśnie, jemu wychodzi, że to Resolve nie jest w stanie osiągnąć powyżej 100, no maksymalnie chyba 90 ileś tam jest w stanie. No tak, bo miał niskie początkowe, mimo że ma 3 gwiazdki, więc pewnie wylądujemy gdzieś tu, no może nie będzie rewelacyjnym sierżantem, no zobaczymy jak się będzie sprawował. Lawior akurat na tanka się nadaje, znaczy na piechura się nadaje 100%,
ale takim słabszym tankiem, piechurem w sumie mógłby być, bo melee defense będzie mu brakowało, ale tak jak mówię, to melee defense jeszcze nie jestem pewien, czy no tutaj na tanka powinno być 55, nie wiem, czy to nie jest zawyżona końcowa cecha w tym momencie. Dlatego, że jak się do tego doda w tym momencie jeszcze tarczę, no 40 on jest w stanie osiągnąć. Zwłaszcza, że melee defense miał 9, tylko nie miał gwiazdek. 40 jest w stanie osiągnąć, plus 15 tarcza, 55 z tarczą, czyli te minimalne wymagania na tanka z tarczą, myślę, że spokojnie jest w stanie spełnić. Dobra, kolejny to jest zabójca. No jego bym pozycjonował na ciężkiego duelista, ciężko zbrojnego duelista, duelistę. Dlatego, że tak, no fatigue ma mniej więcej spokojnie, no można mu trochę podciągnąć, bo z ciężką zbroją, chyba że mu się da średnią zbroję, a nie ciężką, troszeczkę HP podciągnąć, na pewno melee skill trzeba mu podciągnąć, ale jest w stanie osiągnąć to, jak się uda i dobrze będzie losowało. Melee defense może być ciężko, ale może duelistem będzie dobrym. No i Weapon Mastery, Underdog, Footwork. To są dwie, Footwork chyba i Pathfinder też dobrze grają, bo oni mogą bardzo szybko flankować i gdzieś obchodzić tych pozostałe postacie. Już widać, że wtedy niepotrzebnie przydzieliłem mu tutaj chyba Gifted, bo wziąłem dwie cechy z dodatkowych zamiast inwestować w core, czyli w te podstawowe. Ale dobra, może się jakoś to uda ogarnąć. Bjorn miał bardzo słabe statystyki, zdaje się. I miałem początkowo go dać na drugą linię, piechura drugą linię, ale stwierdziłem, że jednak zrobimy z niego może słabszą hybrydę, dlatego że ma dość dobre, znaczy Ranch Skill może nie za dobre, ale ma tą gwiazdkę, więc w sumie możemy tutaj inwestować w te dwie cechy. Nie osiągnie tu cudów niestety, więc ale na pewno będzie lepszym niż piechurem, takim piechurem z drugiej linii bez kuszy. No kuszę można mu od biedy tu przydzielić, wydaje mi się. No i tu też sobie poprzydzielałem trochę tak, pewnie dlatego, żeby to podciągnąć. To oczywiście teraz już te statystyki inaczej wyglądają, bo już parę odcinków minęło, więc trochę tam poprzydzielałem, więc to by trzeba było też zweryfikować z tym, jak teraz wygląda ta postać, ale to ja sobie na spokojnie może zrobię. Judasz będzie też duelistem, mimo że melee skill troszeczkę mu będzie brakowało, tylko będzie lekko zbrojnym. Jego, ponieważ no, chciałeś niestandardową broń, więc no i kultystą jesteś, więc generalnie rzecz biorąc można by wyposażyć ciebie właśnie w takie cleavery i tym podobne, które wywołują krwawienia, będziesz tam ucinał głowy, że tak powiem, tym zombiakom i tak dalej. To będzie chyba nawet do twojej historii pasowało. No też sobie wybrałem tutaj generalnie. Więc cóż, no fatigue to ty masz, hoho, nawet możemy ci, no ciężkiej zbroi nie. Tutaj troszkę doinwestować, tuż tu ewentualnie resolve, no na pewno w melee skill, melee defense. No dobra, kto tam został jeszcze dalej? Axonosus. Zastanawiałem się nad tankiem, ale jemu trochę brakowało, więc w melee defense chyba, mimo że miał 7 i 1 gwiazdkę, więc raczej go pozycjonuję jako porządnego piechura, chociaż też melee skill może mu brakować, więc zobaczymy, no może tank byłby też. No, pozastanawiam się jeszcze. No i został Roger, który jest jeszcze nieprzydzielony do postaci, który w zasadzie będzie też piechurem, no trochę mu brakuje melee defense, ale, no, ale piechurem może zostać takim pierwszoplanowym. Komuś go przydzielę, myślę. Tu jeszcze taka uwaga, że są dwa odcinki nagrane już, może w tym tygodniu będą, albo w tym i w następnym publikowane, więc jeszcze nie przydzielałem tam postaci Rogera nikomu. Ponieważ no, chciałbym mieć jeszcze jedną postać, którą, znaczy jest dużo postaci, dużo, wiele z was osób zażyczyło sobie dość specyficzne klasy i buildy postaci, czy powiedzmy historie postaci związane z rekrutowanymi postaciami.
Więc no nic mi na razie nie pasuje, a potrzebuję, czy mam taki plan, żeby jednak troszkę łuczników zatrudnić, bo na jednym z takich gameplayów osoby, która dość dobrze gra, znaczy jest świetna w tego Battle Bladersa, jeden z youtuberów, fajną taktykę widziałem, że po prostu farmienie zbroi na początku bardzo fajnie się robi, jak się ma łuczników w drużynie i bandytów atakuje. Ci łucznicy potrafią się siać spustoszenie w szeregach właśnie bandytów i można sobie przyfarmić nieźle sprzętu po prostu. Natomiast my mamy jednego łucznika, więc teraz dążę do tego, żeby gdzieś znaleźć jakieś postacie, które mogłyby być łucznikami, a nikt sobie jakoś tak specjalnie tych łuczników nie zażyczył na razie, więc dlatego pomijam na razie dalsze przydzielanie widzów, postaci widzów. Chwilowo się wstrzymuję. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. No dobra. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Wyszedł 30-minutowy odcinek z tego wszystkiego. No ale cóż, takie mam właśnie różne tutaj przemyślenia, uwagi i postanowiłem się właśnie z tym z Wami podzielić. To dziękuję za obejrzenie i zapraszam do regularnych odcinków z Battle Brothers. Trzymajcie się, cześć.